Sezon truskawkowy, tak jak powiedziałeś w poprzednim odcinku, już się skończył prawie, ale za to zaczął się sezon grzybowy. I udało nam się znaleźć chwilę czasu, żeby pójść i pozbierać trochę kurek i dzisiaj zrobimy... Czy wiecie, że kurki można jeść? Dobrze, dzisiaj zrobimy krem z kurek z dodatkiem miso. Czy kurki wiecie, że kurki jeść. Można jeść na surowo? Można. No to jedz, pokaż. O. Są bardzo smaczne i ponad świetnie działają na likwidowanie pasożytów, ale o tym poczytajcie sobie w internecie. To była tylko taka mała dygresja. Zabieramy się za gotowanie. Mamy kurki, umyliśmy je chwilę temu. I mamy kilka warzyw korzennych, które również obraliśmy chwilę temu. Zabieramy się za bazę zupy, kroimy warzywa w kostkę. Ona nie musi być mała, dlatego że warzywa i tak później zostaną zmiksowane. Przy tym ta kostka jak zawsze jest po prostu umowna, gdyż nie ma to większego znaczenia. Możemy już zacząć gotować wodę i kurki również siekamy. Chociaż ja myślę, że ten zabieg jest absolutnie zbędny. Ale ja myślę, że trzeba robić. Nie będziemy tu polemizować. Rozdrobnię część kurek, a część zostawię takich ładniejszych, jędrniejszych, żeby dodać je na koniec do zupy pokrojone w kostkę. Ale do tego jeszcze wrócimy. I jeszcze dodamy do niej trochę soczewicy czerwonej. Ona nam pięknie ją zagęści, poza tym jest super źródłem białka. Gdy woda się zagotuje, zmniejszamy palnik, aby zupa gotowała się powoli i przykrywamy ją. I czekamy, krojąc kurki w kosteczkę. Jeżeli podoba Wam się nasza bezglutenowa kuchnia wegańska, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. A na stronie ateliersmaku.pl znajdziecie dokładne przepisy, informacje o warsztatach, o food truckach oraz nasz sklep internetowy. A zatem ugotowało się. Warzywa i grzyby są miękkie, możemy je zmiksować. I teraz odrobinę tego zmiksowanego kremu warzywnego dodamy do miso, żeby je lekko rozprowadzić, a resztę kurek wrzucimy, żeby się lekko przegotowały i dodajemy mleko kokosowe, a także czarny zmielony pieprz, żeby zupę doprawić. Mieszamy, doprowadzamy do wrzenia i na sam koniec dodajemy miso. I oczywiście od razu zdejmujemy zupę z palnika, żeby nie zagotowało się miso i nie straciło swoich wartości odżywczych. Nie pozostało nam nic innego, jak tylko serwować zupę i zabrać się za jedzenie. I jeszcze tylko kapka zdrowej, aromatycznej, pachnącej chorwackiej oliwy, która ostatnio w naszym domu gości bardzo często. Smacznego i na zdrowie! Jeżeli zainteresował Was nasz system zdrowego gotowania, więcej informacji znajdziecie w opisie.